Witam serdecznie na wywiadzie z serii WarNews.pl i Zła Ambasada. Dzisiaj kolejny raz naszym gościem będzie nie kto inny jak Artur Micek, którego zbytnio nie trzeba przedstawiać polskim użytkownikom Twittera. Znany przede wszystkim z raportów frontowych z kapitanem Lisowskim, a także twórca kapitalnych map przedstawiających wojnę na Ukrainie. Witaj Arturze. Witam serdecznie, witam wszystkich. Dziękuję za podobne zaproszenie i bardzo miły komentarz. Ostatnio możemy obserwować przejęcie inicjatywy na froncie przez wojska Federacji Rosyjskiej, które na całej linii frontu zaciekle atakują pozycje ukraińskie. Ciężkie walki możemy obserwować od południa pod Wuhledarem przez Awdijiwkę, Bachmut, Kreminną, a także Dworyczną na północy. Jednocześnie obserwujemy koncentrację wojsk rosyjskich przed zapowiedzianą już szeroko ofensywą. Ale jak to tak naprawdę wygląda i co możemy dziś opowiedzieć o sytuacji na froncie? Tak naprawdę dzisiaj o sytuacji na froncie możemy powiedzieć jedną ważną rzecz, że ta ofensywa tak naprawdę już ruszyła. W sensie jej pierwsza faza, która tak naprawdę zaczęła się około tydzień temu, w chwili obecnej trwa i jesteśmy świadkami rosyjskiej próby wiązania walką jak największych sił ukraińskich na całym froncie wschodnim. To jest ta pierwsza faza ofensywy. Druga faza ofensywy prawdopodobnie ruszy tutaj na dniach i to będzie atak dość silny w regionie Kupiańska i w regionie Doniecka, bo na to wskazują tutaj czy to zdjęcia satelitarne, czy informacje wywiadowcze, czy generalnie po prostu informacje, jakie do nas spływają związane z koncentracją sił rosyjskich pod Kurskiem, no generalnie w zachodniej Rosji, szczególnie właśnie w okolicach Kurska, ale też również w okolicach Rostowa i Mariupola, czyli to wskazuje na to, że to, co dzisiaj widzimy, to jest wiązanie walki sił ukraińskich i ich trenowanie kosztem potężnych strat rosyjskich i to, co teraz widzimy, to tak naprawdę to jest może kilka procent tylko strat, jakie Rosjanie tak naprawdę ponoszą na froncie, atakując od Wuhledaru aż po Kupiańsk frontowo, centralnie na te główne pozycje ukraińskie po to, aby raz, że wydrenować siły ukraińskie, dwa, wciągnąć w te regiony odwody ukraińskie po to znów, żeby te odwody nie mogły być użyte do powstrzymania tej drugiej fazy ofensywy. Na szczęście Ukraińcy ten test rosyjski stają nie pomyśli, jeśli chodzi o Moskwę i w chwili obecnej Ukraińcy nie dość, że nie wysyłają do walki praktycznie w ogóle żadnych odwodów, to jeszcze z kilku miejsc wycofali siły po to, żeby mieć właśnie odwody na odparcie tej drugiej fazy rosyjskiej ofensywy. Więc to, czego jesteśmy świadkiem od tygodnia, to już jest ta ofensywa. Tylko, że to jest ten jej taki element, bym powiedział, no dużo mniej widowiskowy niż każdy się spodziewał. Przechodząc po kolei do frontu, bo możemy dowiedzieć się o wielu istotnych zmianach. Przede wszystkim ostatnio na Twitterze dosyć sporą popularność zyskały rosyjskie zniszczone pojazdy pod Wuhledarem, gdzie są nawet mowy o 50% stratach, które poniosła 155. Brygada Morska, a różne frakcje w rosyjskim wojsku oskarżają się o tą klęskę. Cóż tam właściwie się stało pod tą, no nie aż tak wielką miejscowością? Tam generalnie walczą jednostki, tego co pamiętam, chyba z trzech brygad różnych, piechoty morskiej plus jeszcze inne jednostki rosyjskie i ukraińskie. Ukraińskie też są 72. i 68. Brygada, ale tutaj główny opór wobec Rosjan stawia 72. Brygada Zmechanizowana, elitarna. Prawda? I co się stało? No stało się to, co się musiało stać, czyli atak kolumnami pancernymi zmechanizowanymi na otwartej przestrzeni, bez rozminowania, bez należytego rozpoznania, bez należytego wsparcia artyleryjskiego, no mógł się zakończyć tak, jak się zakończył, czyli tratą szacuje się już około 130 pojazdów pancernych różnego typu zniszczonych, to co widać na zdjęciach i na filmach, ale pamiętać tutaj należy, że to jest tylko fragment tych sił, które zostały zniszczone. Ja stawiam, że tutaj Rosjanie mogli w ciągu kilku dni stracić do około 200-250 różnego rodzaju czołgów i bojowych wozów piechoty podczas tego frontalnego ataku, który polegał na próbie otoczenia Wuhledaru. Generalnie tutaj atak po wschodniej stronie tego miasta załamał się na pozycjach wyjściowych. Na zachód Rosjanie przeszli przez Pawliwkę, przeszli przez
przeszkody tutaj terenowe, które tam były w regionie Pawliwki przez te bagna i ten obszar całej drogi łączącej Pawliwkę z miejscowością Preczystiwka. Przekroczyli tę drogę, przekroczyli ten kanał, doszli dość blisko już północno-zachodnich przedmieści Muchedaru, no ale tam trafili na bardzo intensywny ogień artylerii ukraińskiej, która, co widać jest wyraźnie po przesyłanych filmach, dość mocno stosowała amunicję 155 mm zawierającą ładunki minowe. I te ataki tutaj artylerii ukraińskiej, liczne ataki związane z minowaniem narzutowym, zakończyły się sukcesem. Doszło tak naprawdę do rzezi jednostek rosyjskich, gdzie warto odnotować, że co prawda to jest plotka, ale zawsze w każdej plotce jest trochę prawdy, że tak mówiąc kolokwialnie, wkładka mięsna w tych bojowych wozach piechoty to mieli być marynarze z floty Oceanu Spokojnego Rosji. Więc tym bardziej to pokazuje tutaj desperację rosyjską i to, że no próbują za wszelką cenę zdobyć tą pozycję, nie oszukujmy się, raczej ją zdobędą, ale na pewno jeszcze nie teraz. Zdobędą Wuhledar, bo to jest więcej niż pewne, biorąc pod uwagę wielkość zgromadzonych sił pod Mariupolem, ale kosztem tutaj bym powiedział szczerze, no, tysięcy zabitych również. Więc brak odpowiedniego rozpoznania, brak środków do rozminowania, błędy w dowodzeniu, brak jakiegokolwiek wsparcia lotniczego, brak większego wsparcia artyleryjskiego, no doprowadził do tego, że Rosjanie po raz bodajże chyba już piąty, no zostali dość mocno pobici pod Wuhledar. Przechodząc dalej na kolejny odcinek frontu, czyli Doniecko-Bachmucki, można powiedzieć, krwawe walki toczą się tam już od dłuższego czasu, które przeszły wręcz mianę legendarnego. Około miesiąc temu udało się Rosjanom zająć 10-tysięczne miasto Soledar, oczywiście 10-tysięczne przed wojną, teraz jest o wiele bardziej opustoszałe, czym się zbliżyli do północnej drogi zaopatrzeniowej do Bachmutu. Z kolei później przejęli wieś Błahodatne oraz prawdopodobnie Krasną Chorę, choć tutaj nie ma pewnych informacji. I mieli zbliżyć się do ostatniej drogi zaopatrzeniowej, która idzie z Czasnego Jaru, od północy. Z kolei od południa, pod wsią Krasne, czy też Iwańskie, także Rosjanie toczą zaciekłe boje. Jakie są szanse na to, że da się odwrócić los Bachmutu? I czy Ukraińcy mają jeszcze jakiś plan, by się bardziej wycofać z Bachmutu, czy jednak jeszcze będą próbowali jakiś kontrofensyw? Mi się wydaje, że Bachmut w tej sytuacji w jakiejś znajduje się obecnie, no to jest kopiuj w klej sytuacji pod Awdijówką w regionie Doniecka, czyli Ukraińcy będą tego obszaru bronić za wszelką cenę, szczególnie miasta, i podejść do tego miasta, więc ja tutaj nie spodziewam się odwrotu ukraińskiego, przynajmniej nie przed 24 lutego, po to, żeby rozchmierać takiego symbolicznego po prostu zwycięstwa, czyli zdobycie tego miasta, bo to była rosyjska propaganda dość mocno nie tyle, że zwiększyła tutaj tą propagandę, ale po prostu to określiła to mianem jakiejś wielkiej zwycięskiej kampanii wojennej. Więc Ukraińcy po pierwsze ze względów politycznych i medialnych nie mogą sobie pozwolić na utratę Bachmutu. Po drugie, Rosjanie doszli do pozycji, gdzie dalsze zdobywanie terenu będzie się wiązało z dużo większymi stratami osobowymi niż miało to miejsce w chwili obecnej. Z tego względu, że region, gdzie się Ukraińcy odkopali pod miejscowością Krasne oraz region w regionie miejscowości Berchiwka, to jest na północ od Bachmutu, wybitnie sprzyja prowadzeniu długotrwałej, uporczywej obrony i Ukraińcy mieli wiele miesięcy, żeby rozbudować pozycję fortyfikacyjne w tym miejscu, obronne w tym miejscu, to zrobili. I z osób, które przebywają na miejscu, wiem, że ilość linii obrony, załóżmy wzdłuż drogi M03, wzdłuż całej miejscowości Berchiwka, ale również w miejscowości Krasna i w lasach położonych tutaj na północ i na północny zachód od miejscowości Krasna w kierunku Czasy Wiar, no to ilość tych umocnień, ilość linii obrony jest ogromna. To są dość mocno
wkopane pozycje obronne, które to nie jest jakiś tam zwykły okop, tylko po prostu okopy z podziemnymi pomieszczeniami improwizowanymi, co prawda chroniącymi przed wystrzałem artylerią tutaj rakietową, czy też przed środkami zapalającymi, więc Ukraińcy bardzo mocno rozbudowali linię obrony. To linie obrony, które się zasębiają i których jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo. W mojej ocenie nie ma mowy o wycofaniu się wojsk ukraińskich z Bachmutu. Przynajmniej nie do 24 lutego. Czy będzie kontrofensywa ukraińska w tym regionie? Nie, nie będzie. Nie będzie na pewno takiej kontrofensywy. W chwili obecnej mogę to już na 100% stwierdzić, że w moim odczuciu Ukraińcy nie przeprowadzą żadnych działań kontrofensywnych, a przynajmniej takich, które mogłyby doprowadzić do jakichś znacznych zmian w przebiegu linii frontu w tym regionie. Z tego względu, że Ukraińcy działają tu podobnie jak pod Adwiwką, czyli prowadzą uporczywą obronę na dość rozbudowanych pozycjach obronnych, fortyfikacyjnych. I co widzimy? To widzimy, że od tygodnia, bo tak jest prawda, że od tygodnia Rosjanie stoją. Tak naprawdę na kierunku na Siewierск stoją. Są toczone walki pod miejscowością Wesołe od prawie 3 miesięcy, bez żadnego skutku większego dla Rosjan. Fedorivka to jest miejscowość znajdująca się na drodze z Soledaru, z Bachmutu tak naprawdę do Siewierska, jest dalej broniona przez siły ukraińskie. Rosjanie kilkukrotnie próbowali ją szturmować. To jest mała miejscowość, to ma może z 70 domów, no ale jest dość mocno broniona przez siły ukraińskie i Rosjanie nie mogą ani dosłownie nawet zbliżyć się do tej miejscowości. No, zalegają pod ogniem artylerii. Jeśli chodzi o kierunek zachodni, to z Błahodne podeszli przez chwilę, co prawda, do drogi S-40, tam na Ukrainie się mówi M03, no ale zostali odrzuceni. W chwili obecnej tak naprawdę utrzymują się na fragmencie takiego jaru, który się znajduje na południowy zachód do tej wsi. No i na tym się kończy cała ta historia rosyjskiej ofensywy. Więc te kluczowe, główne, najważniejsze pozycje obronne dla losu Bachmutu nie dość, że nie są zdobyte przez Rosjan, to droga do ich zdobycia jest bardzo, 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 bardzo daleka, a próba ich uchwycenia no, będzie się wiązała z koszmarnymi stratami. No, przykładem niech będzie ta miejscowość Krasne, gdzie Rosjanie od miesiąca pod nią siedzą, ponad miesiąc nawet już mija i nie zdobyli jeszcze ani jednego domu. Wszystkie ich ataki kończą się tak naprawdę na otwartym polu albo kończą się na lasach położonych na zachód do tej miejscowości. No i tyle. I po prostu, mówiąc kolokwialnie, no, biją głową w mur, a na murze nawet nie ma śladu za bardzo. Kierując się na północ w kierunku frontu słobożańskiego, Rosjanie odbili pewne ukraińskie postępy na kierunku Kreminnej, tym samym stwarzając pewien worek wokół Siewierska. Dodatkowo Rosjanie zdołali się posunąć w kierunku Dworicznej, odrzucając Ukraińców na zachodni brzeg Oskołu. Od kilku dni dostajemy także wiadomości o sporej liczbie zgromadzonych wojsk właśnie na kierunku Dworicznej, których celem miało być przejęcie Kupiańska. Jakie są, według pana, szanse na to, że Rosjanom podczas tej ofensywy uda się zdobyć ponownie nie to miasto? Jeśli chodzi o region Kreminnej, to Rosjanie atakują w kierunku miejscowości Torśkę i Terny, ale na razie bez ich zdobycia. Te ataki też tutaj są medialnie spodobane, że to jest jakaś wielka, duża ofensywa rosyjska. Tak naprawdę Rosjanie tutaj padają te pozycje ukraińskie, to na zasadzie takie, że tutaj wyślemy sobie kompanię zmechanizowaną, to sobie mamy kompanii czołgów, tutaj kompanii piechoty i będziemy badać te pozycje ukraińskie, gdzie są słabe. Więc Ukraińcy te wszystkie ataki skutecznie dość odpierają w tym regionie i tak naprawdę od 2 tygodni no nie ma tutaj mowy o jakichś większych zdobyciach terytorialnych ze strony Rosji, zwłaszcza, że no przed Rosją i przed wojskami rosyjskimi jest rzeka Żebrzeniec plus szereg miejscowości położonych nad nią, plus wzgórza, które są na zachód od niej, no to są tereny, które dość mocno, wręcz wybitnie sprzyjają prowadzeniu działań defensywnych. I ja nie widzę na chwili obecnej tutaj zagrożenia dla Łybania. No, po prostu Ukraińcy bardzo małymi siłami są w stanie tutaj blokować bardzo duże siły rosyjskie, nie ponosząc przy tym większych strat, więc ten worek siewierski
W chwili obecnej jest rzeczywiście faktem, bo jest takie coś jak ten worek sywierski, ale ja nie widzę większego zagrożenia dla jego istnienia. Jeśli chodzi o region Kupiańska, no to sytuacja już jest mniej ciekawa dla strony ukraińskiej, z tego względu, że Rosjanie pod Kupiańskiem w regionie Białogorodu, w regionie Woronerza, no w tym trójkącie takim tak naprawdę no zgromadzili potężne siły. To są siły, które można spokojnie ocenić na ekwiwalent 4 dywizji. Tam jest cała pierwsza gwardyjska armia pancerna rosyjska, która w chwili obecnej działa właśnie w regionie Kupiańska. To są siły, które są w stanie doprowadzić do albo okrążenia, albo do szturmu na Kupiańsk. I w chwili obecnej, w mojej ocenie, jest wysokie prawdopodobieństwo, że ten obszar położony na północ od Kupiańska, szczególnie obszar Dworicznej, szczególnie tutaj obszar miejscowości Chorne, miejscowości Budkary i tak dalej, cały ten region taki na północ od linii kolejowej Kupiańsk-Białogard zostanie na pewno utracony przez stronę ukraińską. I tutaj też mam informacje z osób, które są w tym regionie, no, że Ukraińcy tak naprawdę na północ od Dworicznej i na wschód od linii kolejowej biegnącej z Kupiańska do Białogorodu, no to trzymają tylko takie siły, nawet już nie opóźniające, to są bardziej takie siły, tutaj bym powiedział, rozpoznawcze, które w razie czego po prostu szybko się wycofają. Więc w tym regionie spodziewam się w najbliższych dniach takich najbardziej dynamicznych i intensywnych działań ze strony rosyjskiej. Aczkolwiek z drugiej strony Rosjanom już praktycznie skończył się godny czas do prowadzenia działań przy wykorzystaniu dużych formacji pancernych zmechanizowanych, z tego względu, że mrozy się kończą, w dzień mamy dodatnie temperatury w tym obszarze i skuta ziemia, która przez chwilę była zamarznięta, zaczyna zmieniać się pomału w błoto. Jeśli Rosjanie teraz tutaj rzeczywiście ruszą, no to mogą trafić na dość kłopotliwe warunki terenowe, połączone z intensywnym minowaniem, jakie prowadzą Ukraińcy, połączone z uporczywą obroną Kupiańskiej i Dworicznej, jaką będą na pewno Ukraińcy prowadzić, więc to nie będzie prosty atak. I mi się wydaje, że strona rosyjska no, nie odniesie z tej operacji jakiegoś większego sukcesu, mogą zapomnieć o tym, że dojdą pod Izium. To jest moja taka opinia. Ukraińcy są na to przygotowani, Ukraińcy w tym regionie posiadają bardzo duże siły odwodowe i są w stanie każde takie rosyjskie włamanie powstrzymywać albo też dość skutecznie opóźniać, tak, że ta cała ofensywa rosyjska no będzie miała ślimaczy po prostu tutaj charakter. Co jeszcze można dodać, że właśnie rosyjskie wojska od tych paru tygodni, kiedy tak intensywnie szturmują, ewidentnie próbują związać ukraińskie wojska i rezerwy jakimkolwiek przełamaniem, z czego sztuka im się ta do tej pory nie udała. Natomiast coraz, jak tutaj wyraźnie wspomniał pan, coraz wyraźniej nadchodzi czas wiosennych roztopów, które nie będą zbyt dobrze zwiastować dla mobilnej ofensywy i ofensywy manewrowej, a bardziej zapowiadają ofensywę ślimaczą. A na nieszczęście dla strony rosyjskiej, im dłużej zajmie ta ofensywa im czasu, tym szybciej będą mogły ich przywitać zachodnie czołgi. Jaka jest więc perspektywa na tą wielką zapowiadaną ofensywę, jeśli do tej pory wszystkie działania, które podejmują w celu przełamania ukraińskich linii obronnych, są po prostu nieskuteczne? Perspektywa jest taka, że Ukraińcy ponoszą duże straty i będą ponosić jeszcze większe straty. I tutaj trzeba powiedzieć wprost, że ilość zabitych w ciągu najbliższych kilku tygodni po stronie ukraińskiej to będzie liczone nie w setkach, ale w tysiącach zabitych w walce żołnierzy. To tak delikatnie mówiąc. Rosjanie w mojej ocenie coraz bardziej idą w kierunku ofensywy materiałowej. Chociaż takie sformułowanie nie jest poprawne, ale to jest tak naprawdę ofensywa na wyniszczenie wroga bez żadnej tutaj finezji ze strony rosyjskiej. Czyli brutalny
frontowy atak na Cytajem na całej odległości frontu od Kupiańska aż po Donieck, badanie słabych pozycji ukraińskich i szukanie miejsca, gdzie Ukraińcy będą na tyle słabi, że będzie można tam pchnąć odwody, które czekają w obwodzie ługańskim, na terenie Rosji, na terenie Doniecka, bo nie jest powiedziane, że siły, które są pod Woronerzem czy pod Kurskiem, ruszą na Charków. Może być również tak, że te siły zostaną przetransportowane, załóżmy, nie, w region Swatowego albo w region Bachmutu i tam będą stanowić drugi etap rosyjskiej ofensywy. Więc Rosjanie idą po najmniejszej linii oporu intelektualnej, żebym był tak tutaj precyzyjny, czyli atakują frontowo, atakują rodem z czasów stalinizmu tak naprawdę. Nie wykazują się żadną finezją, bo tak naprawdę nie mają potencjału, jeśli chodzi o żołnierzy tutaj kadrowych, żeby doprowadzić do jakiejś dużej ofensywy rodem z tego 2022 roku, gdzie atakowała dobrze wyszkolona i doświadczona armia kadrowa. W chwili obecnej większość żołnierzy to są rezerwiści, to są osoby zmobilizowane, to są jakieś tam zbieraniny ochotników różnego typu. Poziom ich wyszkolenia, no widać, że jest na pewno dużo mniejszy niż poziom wyszkolenia żołnierzy, którzy wchodzili na Ukrainę rok temu w lutym, więc Rosjanie też mierzą tutaj swoje siły na zamiary, a zamiary mają takie, żeby zająć cały obszar Ługańska i Doniecka po to, żeby poszerzyć sobie obszar wjazdu terytorium całego tego korytarza łączącego Rosję z Krymem i robią to w sposób taki, na jaki ich stać, czyli po prostu przez brutalny, frontalny atak, bo nie mają na tyle doświadczonego wojska, które byłoby zdolne prowadzić jakieś szeroko zakrojone operacje manewrowe, nie mówiąc już o działaniach manewrowych, gdzie Ukraińcy od początku pokazywali, że mają na tym polu przewagę i w chwili obecnej ta przewaga na pewno byłaby jeszcze większa po stronie ukraińskiej. Więc ja się spodziewam badania właśnie teraz tych pozycji ukraińskich, gdzie ta pozycja będzie najsłabsza i tam rzucenia tych głównych odwodów rosyjskich, próby brutalnego poszerzenia takiego wyłamania, a następnie wyjścia w przestrzeń operacyjną bez jakichś tutaj wyrafinowanych operacji rosyjskich na kierunku, załóżmy, nie wiem, Sumy czy Kijów, więc te kierunki to już całkowicie odpadają. Zresztą koncentracja sił wskazuje na to, że celem tej ofensywy będzie Donieck, obszar Doniecka, obszar Ługańska, dokładnie obwodów Donieckiego i Ługańskiego, plus Morze Zaporoże i nic więcej. Więc ja się spodziewam dalszej brutalnej, materiałowej wojny. A jeśli chodzi o dostawy zachodniego sprzętu, to trzeba sobie powiedzieć wprost, że w chwili obecnej te 80, tam 100 Leopardów, dwa, większej różnicy na linii frontu nie zrobi. Tak naprawdę różnicę na froncie robi coraz większa ilość systemów artyleryjskich zachodnich, jakie trafiają na Ukrainę, plus możliwość wyposażenia Ukrainy w broń rakietową dalekiego zasięgu. I to jest coś, co może mieć bardzo wyraźne i odczuwalne dla Rosji skutki. Proszę Państwa, moim i Państwa gościem był Artur Micek, któremu dziękujemy za poświęcony czas. Zapraszamy na sprawdzanie profili Artura Micka, a także profili Złej Ambasady i War Newsa, które są w opisie. I mam nadzieję, że to nie ostatni raz, kiedy słyszymy Artura na naszym kanale. Dziękuję.